Dziś opowiem wam o człowieku, który stwierdził, że chce stworzyć wielką Polskę, najbardziej wydajną pod kątem ekonomicznym w całym bloku sowieckim. A co z tego wyszło? No nic nie wyszło. Chodzi oczywiście o Edwarda Gierka. Edward Gierek urodził się w Porąbce, obecnie w części Sosnowca, w rodzinie górników. Stracił ojca w wypadku górniczym w wieku 4 lat. Jego matka ponownie wyszła za mąż i wyemigrowała do północnej Francji, gdzie od 10 roku życia mieszkał, od 13 roku życia pracował w kopalni węgla. Gierek wstąpił do francuskiej partii komunistycznej w 1931 roku, a w 1934 został deportowany do Polski za zorganizowanie strajku. Po odbyciu obowiązkowej służby wojskowej w Stryju, w południowo-wschodniej Polsce, ożenił się ze Stanisławą Jędrusik, ale nie mógł znaleźć pracy. W związku z tym wyjechał do Belgii, gdzie pracował w kopalniach węgla kamiennego. Zachorował na pylicę płuc i musiał porzucić zawód. W 1939 roku wstąpił do komunistycznej partii Belgii. W czasie okupacji niemieckiej brał udział w działaniach belgijskiego ruchu oporu. Po wojnie pozostał aktywny politycznie wśród polskiej społeczności migracyjnej. Był założycielem belgijskiego oddziału Polskiej Partii Robotniczej i przewodniczącym Narodowej Rady Polaków w Belgii. W 1948 roku miał 35 lat i już 22 lata spędził za granicą. Został skierowany przez władze Polskiej Partii Robotniczej do powrotu do Polski, co oczywiście uczynił. Pracując w Katowickiej Okręgowej Organizacji PPR w grudniu 1948 roku jako delegat sosnowiecki, brał udział w zjeździe Zjednoczenia PPR i PPS, który zaowocował powstaniem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej PZPR. Został potem skierowany na 2-letni wyższy kurs partyjny w Warszawie, gdzie oceniono go jako słabo wykwalifikowanego do wysiłków intelektualnych, ale bardzo zmotywowanego do pracy partyjnej. Podczas drugiego zjazdu PZPR w marcu 1954 roku został wybrany członkiem Centralnego Komitetu. W marcu 1956 roku, gdy pierwszym sekretarzem partii został Edward Ochab, Gierek został sekretarzem KC, choć publicznie wyrażał wątpliwości co do własnych kwalifikacji. W 1970 roku w Polsce wybuchły wielkie protesty, które zostały brutalnie stłumione przez Gomułkę. Po tym Gierek zastąpił Gomułkę na stanowisku pierwszego sekretarza partii i stał się tym samym najpotężniejszym politykiem w Polsce. Pod koniec stycznia 1971 roku postawił na szali swoją władzę i pojechał do Szczecina i Gdańska, by osobiście targować się ze strajkującymi. Podwyżki cen konsumpcyjnych, które wywołały ostatnią rewoltę, zostały cofnięte. Do popularnych posunięć Gierka należała również decyzja o odbudowie Zamku Królewskiego w Warszawie, zniszczonego podczas II wojny światowej. To jednak nie objęło odbudowy Starego Miasta. Ponadto Gierek postawił na swego rodzaju rewolucję w partii, a mianowicie wiele tysięcy działaczy partyjnych, w tym wyższych, starszych przywódców wywodzących się z przedwojennej komunistycznej partii Polski, zostało usuniętych ze stanowisk i zastąpiono ich ludźmi, których kariery ukształtowały się po II wojnie światowej. Według historyków Gierek już na początku swojej kadencji porzucił wieloletnią praktykę reżimu konfrontacji z polskim kościołem i zdecydował się na współpracę. Polityka ta zaowocowała uprzywilejowaną pozycją kościoła i jego przywódców na czas rządów komunistycznych w Polsce. Kościół znacznie rozbudował swoją infrastrukturę fizyczną, a także stał się ważną siłą polityczną, często zaangażowaną w pośredniczenie w konfliktach między władzą a działaczami opozycji. Żeby było ciekawiej, Gierek obiecał reformę gospodarczą i ustanowił program modernizacji przemysłu i zwiększenia dostępności towarów konsumpcyjnych. Jego reforma opierała się przede wszystkim na zaciągnięciu pożyczek zagranicznych na dużą skalę, którym nie towarzyszyła poważna restrukturyzacja systemowa. Potrzebę głębszych reform przysłonił boom inwestycyjny, jaki przeżywał kraj w pierwszej połowie lat 70. Dobre stosunki pierwszego sekretarza z zachodnimi przywódcami, głównie Francji i RFN, oraz nawet spotkania z Amerykanami. Zresztą sam Gierek przyjął w Polsce 3 prezydentów Stanów Zjednoczonych. Gierkowi ufał także Leonid Breżniew, co oznaczało, że mógł prowadzić swoją politykę bez większej ingerencji sowieckiej. Ochoczo udzielał Sowietom ustępstw, które jego poprzednik Gomułka uznawał za sprzeczne z polskim interesem narodowym. Poziom życia w Polsce w pierwszej połowie lat 70. wyraźnie wzrósł i przez pewien czas Gierek został okrzyknięty cudotwórcą. Polacy w niespotykanym dotąd stopniu mogli kupować upragnione dobra konsumpcyjne, takie jak samochody, a nawet dość swobodnie podróżować na zachód.
To właśnie Gierek osobiście dokonał oficjalnego otwarcia nowego dworca Warszawa Centralna 5 grudnia 1975 roku, a po polskich ulicach zaczęły jeździć maluchy. Te z 1973 roku są chyba najpopularniejsze. Nic jednak nie trwa wiecznie. Gospodarka zaczęła słabnąć podczas kryzysu naftowego w 1973 roku, a do 1976 roku konieczne stały się podwyżki cen. Na czerwiec 1976 roku przypadły protesty, które zostały brutalnie stłumione przez policję, a planowane podwyżki cen zostały odwołane. Wiedział on, że sobie nie poradzi z podwyżkami cen i chciał zrezygnować, ale został przekonany przez kolegów, by pozostał jeszcze na stanowisku. Jedna frakcja kierowana przez Edwarda Babiucha i Piotra Jaroszewicza chciała, aby pozostał na czele, podczas gdy inna, kierowana przez Kanie i Jaruzelskiego, opowiadała się za rezygnacją przywódcy. W maju 1980 roku, po sowieckiej inwazji na Afganistan i późniejszym bojkocie Związku Sowieckiego przez Zachód, Gierek zorganizował w Warszawie spotkanie z przywódcami innych państw, Francji i Związku Radzieckiego. Podobnie jak w przypadku rządu Władysława Gomułki 10 lat wcześniej, sukces polityki zagranicznej stworzył złudzenie, że lider polskiej partii jest bezpieczny jako mąż stanu, mimo pogarszającej się sytuacji gospodarczej i niepokojów robotniczych. W lipcu Gierek wyjechał na Krym, jako zwykłe miejsce na wakacje. Po raz ostatni rozmawiał tam ze swoim przyjacielem Breżniewem. Radziecki przywódca pytał go, jak tam sytuacja w Polsce, a Gierek powiedział, że nie jest tak źle i wszystko jest pod kontrolą. No nie było. Niedługo potem, na początku września 1980 roku, został zastąpiony na stanowisku pierwszego sekretarza partii przez Stanisława Kanię i odsunięty od władzy. Popularny i zaufany przywódca na początku lat 70. opuścił stanowisko otoczony hańbą i drwinami. Już w 1981 roku usunięto go z partii i obwiniono kryzysem solidarnościowym w Polsce. Kolejny pierwszy sekretarz PZPR, generał Wojciech Jaruzelski, wprowadził w Polsce stan wojenny. Gierek był internowany przez rok od grudnia 1981 roku. Nie miał szacunku społecznego, a karierę polityczną zakończył jako największy wyrzutek epoki. Zmarł w 2001 roku na górniczą chorobę płuc w szpitalu w Cieszynie, w pobliżu południowego górskiego kurortu Ustroń, gdzie spędził ostatnie lata życia. Z perspektywy czasu jego rządy są teraz postrzegane w bardzo pozytywnym świetle, a na jego pogrzeb przybyło ponad 10 tysięcy osób. Po prostu nie poradził sobie ze światowym kryzysem gospodarczym, który uderzył w Polskę. Być może, gdyby nie to, udałoby mu się zbudować Polskę potężną i dobrą dla ludzi. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, czym chcecie kolejną biografię. Zapraszam na Instagrama Światowej Historii i kanał Światowa Historia. Trzymajcie się. Cześć.